Hej, hej, dzień dobry czarodzieje i czarownice. Witam w kolejnym odcinku Hogwarts Legacy, czyli dziedzictwo Hogwartu. Jesteśmy w trakcie wykonywania zadania z własnym interesem. Kupiliśmy oczywiście posiadłość, która skrywa jakieś sekrety, pilnowanie własnego interesu dokładniej. I mamy tutaj do czynienia prawdopodobnie z poltergeistem, który próbuje tutaj się zabawiać z czarodziejami, nieświadomymi osobami, które... No właśnie, pytanie, do czego on ich próbuje wykorzystać? Tylko i wyłącznie do tego, żeby się bawić? Te zabawy są takie dosyć... O właśnie, te zabawy są takie dosyć creepy i są niebezpieczne, więc ogólnie ten poltergeist jest niebezpieczny. Że wszystko jest takie mega mroczne tutaj. Wygląda to wręcz, jakbyśmy trafili z powrotem do Hogwartu. What's this? A game within a game. Knight to H3. O kurde, szachy czarodziejów. Nighty night. Szachy czarodziejów. Dobra, czy my w jakikolwiek sposób mamy faktycznie zagrać w te szachy? Rebellion. Widzę, że niektóre są kruche. No dobra. Zróbmy tak. Nic się nie stało. Wszystko jest git. Dobra, teraz tam. Nie ze mną te numery, gościu. Oj, już mówi lekko przez zęby, jakby... Mówi tak lekko przez zęby, jakby faktycznie mu coś nie pasowało, nie? Jakby nie było to po jego myśli. Już znamy ten schemat tych latarni i łapy. Więc wiemy, czego się ewentualnie spodziewać, co? Tędy? A i to wszystko. Łe! No to łatwiutko. Dobra. Chodźmy z Wingardium Leviosa. Zanieśmy to do ostatnich drzwi, które powinny nam w ten sposób odblokować ostatnią zasuwę głównych drzwi. W głównym holu. Nieznośnik. Zabaw się z poltergeistem. No co, kurczę, jak? Dobra, gościu, jesteś zbyt wolny dla mnie. Łatwiutko. O, świetnie. No przecież nacisnąłem protego. Au. Ale bez takich. Jezu, jak one robią takie dasze przez całą mapę wręcz. Dobra, nie ma was. Out. Well, this has been fun. Much to do, much to do. See you in a bit. No, nie chciałbym się już z tobą w żaden sposób widzieć, więc gościu, wybombiaj. A w zasadzie to my możemy stąd wybombiać i wywalić ten kufer, bo to w zasadzie właziliśmy do kufra na dno rzeki i nie będzie miał się z nim kto bawić. Z tym poltergeistem. Jak nie będzie miał pożywki, to szczeźnie tutaj z nudów po prostu.
Wygląda jak arena walki z bossem, nie? Takie typowo Souls-like'owo to wygląda. A tutaj Voldemort. No, co prawda za wcześnie trochę, ale... Aha! Finally! You, my inordinately clever friend, appear to have traversed this seemingly never-ending dungeon relatively unscathed. And now I suppose you want to go. Tak. Everyone leaves me, usually in a straitjacket, never to return. I'm starting to take it personally. I'm tired of having no one to play with. Ooh. Ooh. Tell you what, I'll make you a deal. If you can match wits with me now and agree to give me unfettered access to the shop for, say, one day a month to have a little fun, I'll sign a contract. Jaką umowę? Pursuant to which, let me see, I will blah, 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 blah. Oh, yes, leave you and your customers alone at all other times, etc., etc. You get your shop, I get my chaos. Sound acceptable? Excellent! Let the games begin! Ty, ale ja się nie zgodziłem na nic. O, no świetnie. Złap mnie, jeśli kurczę. Wow! Kurde, ty! Dobra, tutaj potrzebujemy ewidentnie zamrożenie. I potrzebujemy co? Może bombardę. Nie, nie i nie. Kurde, twarde to. Uuu, ale się ładnie rozpaćkał. Niestety nie mogę na to używać u starożytnej magii. O kurde. No jeszcze tego było mało. No jasne, bo czemu by nie z takiej odległości? Dobra, jeszcze jedno uderzenie. Okej. I chyba mamy... Mamy z głowy te lalki. Dobra, cyk, Lesius. Nope. Dobra, jego druga... A nie, jeszcze jego druga forma ma prawie całe zdrowie. Ok. Dobra, cyk, rozwal. Okej. Okay. Już poniżej połowy zdrowia ma. Nice. I drętwota. Pięknie. Dobra, teraz musimy chyba prawdopodobnie... Co tym razem? Holy shit! Do góry nogami mam walczyć? Co, porąbało go? What the fuck? Rozwalić.
Cyk, cyk. Dobra. Dobrze, że nie, kontrolki nie są odwrócone. I bombarda. Dobra, rozwalony. Uhu! Nice! Well, well, finally someone deserving of the playground I so meticulously crafted. Such a treat to have fun again in my little dungeon. No, lubię ciekawe dla ciebie to zabawa. O, właśnie. I wouldn't call it fun, really. Wouldn't you? To each their own, I suppose. So, about the contract? I am a poltergeist of my word. Jakie są warunki? Just to be clear, what does this agreement entail, specifically? Pay attention. You guarantee that I can have my fun at least one day each month without fuss. I let you work the rest of the time, mostly, in peace. Why would you enter into such an agreement? Much as I love banging about the place, it's no comparison to seeing customers' faces when I bonk them on the heads with a chocolate frog. But one doesn't really understand the value of an audience until one is without it. No ale równie dobrze możesz gnić tutaj i nic nie robić. Very well. I shall agree to your contract with one small addendum. Hooray! No more of this unsatisfying banging about all day in a pitiful void. Wait, did you say one small addendum? I did. In order that I have a successful shop with lots of customers, would you agree to causing chaos only after 9 o'clock in the evening? Would you agree to at least 2 days a month instead of one? I would. Pleasure doing business with you. You've worn me out! Well done. I had a feeling about you. I have to admit, Cassandra did a wonderful job finding the perfect playmate. No, powiem szczerze, że lekko go ograliśmy tym samym, nie? Dobrze. Wychodzimy do Hogsmeade. Zobaczymy, co ta babka powie, jeśli w ogóle jakkolwiek z nią będziemy mieli jeszcze do czynienia. Porozmawiaj z Grosik. Oj, Grosik, ty chyba coś o tym wszystkim wiedziałaś, co? Hello, Penny. Nieładnie. Penny is so glad you're back. You knew exactly where I was going when I entered that chest. Penny was beginning to think yet another shopkeeper was going to end up in St. Mungo's. Another shopkeeper? St. Mungo's? I think you should explain, Penny. Penny? Już! Please stop holding your breath. Tell me what's going on. Oh, please forgive Penny. Penny is forbidden from telling you anything. But how can you be forbidden from telling me what's going on? I purchased this shop. Penny is confused. Penny thought that if you came back, you would own the shop. Thank you, Penny. I think I'm going to need to talk to the authorities. Oh, Penny is certain that's a brilliant idea. Officer Single will know what to do. Tak. Penny will wait right here. Na pewno. Dobra, znajdź panią Singer. Trzeba będzie o tym faktycznie porozmawiać, bo to nie jest normalne. Ktoś tutaj próbował grać na niewiedzy klientów. Officer Singer, I have some information you might be interested in. Ah, good to see you again. What can I do for you? Cassandra Mason sold me her shop and then tried to drive me mad in a haunted dungeon. Cassandra Mason sold you her shop. No, a czemu pani jest zdziwiona? I am perfectly capable of owning a shop. But more importantly, did you not hear the bit about the dungeon? No, I heard that bit too. And according to the house elf that came with the shop, she has done this sort of thing before, repeatedly. I wondered what was going on. She seems to have had a great deal of trouble keeping a tenant in that shop. In any event, these are serious accusations indeed.
Perhaps a little visit with Cassandra is in order to clear this all up. Shall we? Jak najbardziej. Zmierz się z Cassandrą Mason. O, śmierdziało to już od samego początku, jak mówiła, żebyśmy jej to w jakiś sposób odsprzedali wtedy, nie? Że ona od nas w zasadzie odkupi. Oh, hello, Ruth. I see you've met my new tenant. Cassandra, it's my understanding that you sold your shop and your elf to this student. Now they've been telling me some very interesting stories about your business practices. Perhaps you should come with me. Stop her! O, pani Cassandro. Kim ona jest? Better than to do business with a wily student. Dobra. O, widzę, że... Nie. Bardzo dobrze. Na pewno czegoś lepszego niż... niż ciebie. Oszukiwać ludzi? Nieładnie. Cyk. Ale ją teraz złoje. Kto by się spodziewał, że będzie aż tak niebezpieczną babką? I lecimy. Pyk! Mam cię. I'm disappointed in you, Cassandra. Że tak się dała nabrać? Incarcerate! You don't know what you're doing! Don't I? I always wondered why you couldn't seem to keep a tenant in that shop of yours. I must admit, the notion of a haunted dungeon never crossed my mind. Thanks for this. You can head back to the shop. Check on that house elf of yours, she's probably terrified. Spoony little traitorous elf! I should have known it was... Silencio. Stara czarownica. Oh, and not to worry. Cassandra will immediately file the paperwork needed to grant you ownership of both the shop and the elf. On her way to Azkaban. Thank you, Officer Singer. Best of luck to you as the newest shop owner in Hogsmeade. Dziękuję. A i przy okazji, mamy tutaj skrzynkę, na której możemy zarobić. Dobra, wracamy do sklepu. Zobaczymy, co powie skrzatka. Mam nadzieję, że teraz już tak naprawdę wszystko, no bo w zasadzie jakby nie patrzeć straciła swojego pana, swojego czarodzieja, któremu służyła, no bo udał się do Azkabanu. Chociaż z drugiej strony może będzie po prostu czekać, nie? Dopóki żyje. I czy my na tym sklepie będziemy mogli faktycznie coś zarabiać? Penny, I have what I hope will be good news. Officer Singer confirmed that ownership of the shop has now transferred to me. Oh, well, that is good news. Penny is so relieved. Penny had the most difficult time keeping the truth from you. Penny promises to work as hard as she can for such a kind new owner. Nie, no jesteś wolna, Penny, akurat niepotrzebna nam chyba jest. Clothing in the dungeon that I'd like to give you. Oh, thank you. Thank you. Penny never thought she would be given clothing and become a free elf. It's my pleasure.
You'd serve it. Of course, Penny will be staying on and managing the shop for you. Penny, you're free. You can do anything you've ever wanted to. But all Penny has ever wanted to do is run a shop with a friend and sell to the villagers in Hogsmeade. If that's what you want to do, Penny, then nothing would make me happier. I'm genuinely glad you'll be staying on. Penny is too. Możesz tutaj zostać, ale nie służyć, nie? Choose a sign for your new shop and Penny will take care of the rest. Stroje i napoje, szlafroki i uroki, wykroje i wyciągi. Stroje i napoje. I choose Cladwell and Brewster. Excellent choice. Have a look outside. Thank you. I shall work on collecting items for the shop's inventory. Oh, and Penny, we'll be closing the shop by 9 o'clock every night. Ciekawe dlaczego, nie? Pilnowanie własnego interesu jest. Pięknie. Cladwell and Brewster. Tak? Dobrze widzę? A co tutaj jest w ogóle za... kluczyk? Czy ja w jakiś sposób mogę to... tym teraz zarządzać? Na razie nic nie widzę, ale... może później dostaniemy jakieś info. Dobra, rzućmy okiem w takim wypadku na kolejne misje pobokowe. Klucze Dedala i Księżyce to nie. Smocza odprawa i w cienie lasu. Sebastian z katakumb. No, to porozmawiajmy z Poppy w takim razie. A Poppy jest gdzie? A, tutaj, dobra. Czyli jesteśmy tak samo w Hogsmeade. Tylko teraz tak, ja bym bardzo chętnie mimo wszystko przeczekał do rana, z tego względu, że nie lubię po nocy łazić, a już zaczyna się robić ciemno. I jeszcze raz, bo to jest akurat północ chyba. Cyk, i teraz za dnia będziemy mogli działać dalej. Nie wiem też, w jakiej porze przyjdzie nam robić to zadanie dla Poppy. Ale zaraz zobaczymy. Ona jest chyba w trzech miotłach, prawda? Wewnątrz. This is a change of pace from our last outing. Don't remind me. The thought of that tent still makes my blood boil. I've been thinking about those poor dragons in the fighting ring. The collars they were wearing, they appeared to be goblin silver. I think a collar is precisely what we found at that poacher camp. I've never known poachers to use anything like that before. The dragon that attacked my carriage was wearing a collar, and Professor Fig was genuinely baffled by its behavior. That attack always did strike me as a little strange, seemingly coming out of nowhere. Surely you aren't suggesting that the collars somehow control the poor creatures? Exactly. Merlin, I don't think the dragon we set free was wearing a collar, but we should check. And if we can find her, we can return her egg. Oczywiście, jak najbardziej. That's a good idea. We need to see this through. I'll start looking into it right away. Nie możemy też zatrzymać tego jaja. There was something else that I wanted to discuss with you. I didn't want to press it before. It seems I may have caused you more trouble with Victor Rookwood. Why is he after you? Oh. Rookwood is working with Ranrock, and Ranrock is after something I found at Gringotts. Fig had a portkey that led us there after the dragon attack. It's a bit of a long story, and Fig had asked that I not speak of it yet. Goodness. Well, that certainly helps to shed light on what we saw at the tent. Don't worry, I'll guard your secret as if it were my own. I shan't press for more details. In fact, I should probably be going. I'd like to track that dragon down as soon as I can. W sumie mamy trójkę takich dobrych znajomych, nie? Jest Poppy, jest Sebastian, jest Natty. Can't thank you enough for helping to save the village from those trolls. Nie ma za co. Dobra, i to jest jedno zadanie poboczne. Mamy jeszcze kolejne. Tu. A w Hogwarcie co mamy tak naprawdę do zrobienia? Porozmawiaj z Amitem. Nie. To my najpierw lecimy w takim razie na południe i porozmawiamy z kolei z Sebastianem. Cyk. Bo Sebastian ma dla nas jakieś zadanie. Co, z jakimś lochem? I chyba stąd na wschód. Czyli chyba tam.
Dobrze kminie. Może zaznaczmy sobie to zadanko. Śledź misję. Tak, Imperio! Dzięki temu nauczymy się Imperio. O kurde. Kolejne, już drugie z zaklęć niewybaczalnych. Mysterious and a bit unsettled. You're here. Good. Sebastian, that relic you mentioned. I believe one of Slytherin's students stumbled upon the relic during an assignment to study sarcophagi in this catacomb. From what I read in a report by the student, they weren't permitted to take it with them, so I must assume it's still here. As I mentioned earlier, this relic grants its holder the power to reverse dark magic curses. If it's in this catacomb, I have to find it. For Anne. A jeśli znajdziemy tutaj coś innego jak śmierć? What else the student discovered? Have a look. Unfortunately, there's no name on it, but I suspect if it was important enough for Slytherin to stash in his spellbook, it's worthy of further study. I'm ready to explore the catacomb. Perhaps we can visit Anne when we've finished. Perfect. By the way, Ominous has been asking about you. You didn't tell him what we were doing, did you? I didn't. Ale się domyślam. I promise. Good. Ominous would be livid if he knew what we were about to do. No, ale domyśla się, no. Raport uczniowski. Zadanie w katakumbach dało niespodziewanie dobre wyniki. Nowa wiedza o naszych przodkach otworzyła mi oczy. Ale jednego nie mogę zignorować. W podniszczonej wnęce, za wielką salą, pośród wywróconych sarkofagów znajdował się relikt o dziwnym kształcie. Jego moc była łatwo wyczuwalna. Byłbym w niebo wzięty, gdybym mógł go przebadać. Ale zabieranie przedmiotów jest zabronione. I'll be interested to compare what lies inside to what I've read about this catacomb. Katakumby Feldcroft. Idziemy razem? Czy ja idę sam? Try not to lose your nerve just yet. Revelio. Oho, z czym będziemy mieli do czynienia? Z pająkami. Jak z pająkami, to potrzebny nam jeszcze jest Confringo. At least now we know we're not alone in here. Perhaps that was it. Bardzo ładnie. Spalimy to? Świetnie. Ty! Opening all of these is tempting. Dobra, pociągnijmy jeszcze to. Małe gnojki. I'd say opening them all is justified. I tutaj coś mamy. Pajęczy kieł. Dobra, czyli tak. To nam pozwoli wejść tutaj wyżej. Tylko, że musielibyśmy jeszcze na to zarzucić chyba Levioso. O. Cyk. I tutaj mamy jeszcze jedno. O, proszę bardzo. Skrzynia z kolekcją. Na dole ile rzeczy się świeci. Skrzyneczki. Dobra, jak już tu jestem, to trzeba będzie to wyniuchać, co? Traf płonącego pająka, żeby wybuchł? Co później zorientowałem się. Dobra, rozwalmy to. No, wyciągnij. Bo tutaj mamy trochę hajsu. Tu jeszcze Akio. No i tak, jedna strona nas prowadzi do bardzo dużej ilości świecących rzeczy. A tu? Czyżby to miało być? Czyżby to miała być lokacja opcjonalna? Traf innego wroga wybuchem pająka? O nie.
Ale jeszcze żyje. Już nie żyje. Dobra. Czyli tak, tutaj mamy srebrne okulary. Bardzo fajnie. I tu jeszcze coś jest. Gorsze niestety. No ale dobra, to była lokacja opcjonalna i taka poboczna. A teraz idziemy tam, gdzie wszystko się świeci, na Revelio. Będzie zbierańsko. Revelio. This is the sort of grave room I want to be buried in. Surrounded by grandeur. Grandeur and then some. Accio, the altar with a pile of bones. Lovely. Jak to otworzyć? Outside a sarcophagus. Seems odd. Accio. Jak to otworzyć? Ty, a co żeś tam tak szybko zlazł na dół? Dobra, wszystko pootwierane. Tutaj jest pajączek. Ale nie nasz, nie na długo. Okay. A kości, dobra. Kości nam są potrzebne gdzie? Tu. Zobaczcie. Aha. I musimy zrobić prawdopodobnie dookoła. Musimy mieć odpowiednią ilość tych kości. To na pewno... O! Nierozważnie wspomniałem w moim raporcie o znalezionym relikcie i napomniano mnie, abym go nie ruszał. Ale badania są ważniejsze niż moja wierność za sobą. Czuję, że w tym relikcie coś drzemie. Słyszałem, że osoby wybrane przez różdżki z dębu szypułkowego władają potężną intuicją. Ja w to wierzę. Dlatego właśnie, gdy nikt nie patrzył, przystąpiłem do działania. Wyczarowałem dwie bariery, aby odizolować relikt. Niech przodkowie mi wybaczą, ale użyłem do tego ich kości. Zamierzam tam wrócić, ale najpierw muszę się przygotować do kolejnego zadania, czyli nauki zaklęcia Imperius. Podobno dobrze działa na wrogów. Co znalazłeś? Revelio Imperio. Confringo. Revelio. Dobra, tędy nie przelezę jeszcze. Ale tutaj mogę wejść. Pierwsze mogę wejść tu, a kurde, dużo tych odnóg jest. Za dużo. Did you hear that? We're in the tomb. I assume eerie sounds come with the territory. Dobra, cyk. Coś jeszcze tutaj mamy? Mamy kolejne kości. O nie, tak naprawdę chyba tutaj chodziło. Czy to już wystarczy? Tak. To już wystarczy, żeby pójść dalej, ale my jeszcze mamy tutaj niedokończone sprawy. Po pierwsze, tamta miejscówka, a po drugie jeszcze możemy przejść tędy. No. Że zanim wyruszymy dalej, będziemy musieli to zwiedzić. Ale to już w następnym odcinku, dlatego ja wam bardzo dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że się podobało. Jeżeli tak, zostawcie łapę w górę i zostawcie komentarz. Będę bardzo wdzięczny. A my widzimy się jutro o 16 w kolejnym odcinku. Dzisiaj zapraszam was do dwóch playlist proponowanych dla was i widzimy się w komentarzach. Trzymajcie się, na razie. Bye, bye.